Jest mi niezmiernie miło, że możemy spotkać się z Państwem tu na Golnińskim Rynku, w miejscu tak ważnym w historii Polski. To właśnie tutaj i w okolicach 26 grudnia 1806 roku rozegrała się jedna z kilku największych bitew, które zmuszona była stoczyć armia Napoleona, by zmusić cara Aleksandra I, rosyjskiego zaborcę, do podpisania pokoju w Tymrze w 1807 roku, na mocy którego powstało Księstwo Warszawskie.